Witajcie kochani. Szybkie zakupy. Przyszłam ze sklepu. Kiełbacha. Chyba każdy wie, jak kiełbasa wygląda. Ta akurat się nazywa kiełbasa zwyczajna. Do piekarnika. Jak znalazł. Jajeczka. Jajeczka z Mazowsza. Coś gazowanego. Pieczywo, twarożek, prezydent z rzodkiewką, uwielbiam, dwie pasty, pasta łososiowa i z makreli, oczywiście pikantna jedna i druga, uwielbiam, uwielbiam. Co ja tu jeszcze mam? Aha, no, reszta pieczywa, białe pieczywo i ciemne niekoniecznie, ale z ziarnem. I nie ze szczypiorkiem, tylko podpowiedzcie mi. No za chwilę wam powiem. Kolejna odsłona filmiku. Dzisiaj na taki obiadokolację, na taką obiadokolację, ponieważ obiad będzie dość późno. Już nie nazywam tego obiadem, tylko kolacją bardziej. Kiełbacha, pokroję ją w plasterki. Będzie położona na ruszt w piekarniku na 40 minut. Mimo że ja kroję dość cienkie plasterki, ale 40 minut to jest taka optymalny taki czas, żeby się nie spaliła, ale też żeby nie była surowa. Za chwilkę dokończę, żeby was nie zanudzać. Obrałam i przykroiłam tylko na pół marchewkę. Zaraz ją pokroję w maleńką kosteczkę, wrzucę do garneczka, zrobię zaklepkę z zaklepkę, niektórzy to mówią jako sos, ale to jest zaklepka, dwie łyżki mąki, troszeczkę wody i taką, wiecie, paćkę, troszeczkę cukru i zacznie się gotować ta marchewka, dodaję wtedy tą mąkę, troszeczkę cukru, jeszcze trochę ją podgotuję w tym garneczku i taka marcheweczka na ciepło, jak znalazł. I przyniosłam z piwnicy ogóry, to są mojej roboty we wrześniu, nie, w sierpniu było robione. Mam maleńki ogródek, cztery takie maleńkie krzaczki ogórków, ale tyle z nich było, że powstał tak wielki słój ogórów. Także dzisiaj taka szybka obiadokolacja. No cóż, zapraszam do następnej odsłony. Kiełbaska w piekarniku. Słuchajcie, ja zawsze na dół, na tą brytwankę, kładę folię aluminiową, jak piekę kiełbasę albo jakieś mięso, z którego obcieka tłuszcz, ponieważ jest łatwiej potem zebrać i wyrzucić taką folię, jeżeli by na przykład przeciekł ten tłuszcz na dół, no to jest też łatwiej zebrać i umyć piekarnik. Słuchajcie, ustawiamy na 220 stopni na 40 minut, góra-dół. Za chwilkę włączę. Teraz przygotowuję marchewkę. Znaczy po prostu kroję ją w jak najmniejsze kawałki, żeby szybciej się ugotowała. Można to pokroić w talarki, można w paseczki. Ja to kroję w jak najmniejszą kosteczkę. Marchewka jest dość twardym warzywem, więc gotowałaby się dość długo. A zależy nam na czasie, więc kroję w jak najmniejsze kawałeczki. I co? I za chwilkę pokażę wam resztę. Jesteśmy w kuchni. Wyjmę tylko garnek. Ja to nawet tak małej ilości marchewki biorę duży garnek, bo wiecie, jakby wykipiało albo coś, to zawsze i łatwiej też umyć. Troszeczkę wody, naprawdę, zobaczcie, to jest taka ilość, tylko aby nie przywarło do garnka. Wymienię sobie, bo tu już mam ziemniaki przygotowane. Włączam ciepło te, na najwyższy stopień oczywiście. Tu jest w środku, tu jest na 9 i najpierw wrzucam marchewkę. Oczywiście tylko przemieszam na sekundkę, żeby nie przywarło. Wody jest mało, więc szybko się zaczęło gotować. Ciepłota zostanie na jakieś 3 do 4 minut, także chwilkę niech tak naprawdę mocno się pogotuje i za chwilę wrócimy do nowej odsłony.